Ostatnie lata Rzeczypospolitej, czyli reformy Sejmu Wielkiego, a później powstanie kościuszkowskie i upadek naszego kraju w XVIII wieku, a więc ostatnie wtedy rozbiory Polski. Przypomnijmy sobie, mamy rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Już mówiliśmy o pierwszym okresie jego rządów, teraz czas na drugą część tego tematu. W 1787 roku nasz król próbował po raz kolejny porozumieć się z Rosją, wejść w jakiś układ, sojusz z Katarzyną II. To się nie powiodło. Z kolei inne opcje polityczne w naszym kraju, środowiska szlacheckie, miały nieco inne zapatrywanie na politykę zagraniczną Polski. Niektóre stronnictwa uważały, że należy się zbliżyć do państwa pruskiego. Inne właśnie, że tak jak król należy patrzeć z nadzieją w stronę Rosji i liczyć na to, że to właśnie Katarzyna II będzie ratować resztki naszej państwowości po pierwszym rozbiorze. Nasiliła też się publicystyka reformatorska. Pojawiły się po raz kolejny dzieła, które miały nawoływać Polaków do zachowań patriotycznych. Stanisław Staszic napisał uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Dużo na temat sytuacji Polski ówczesnej pisał też Hugo Kołłątaj, widoczny tutaj na tym portrecie. Tutaj mamy Staszica. W 1788 roku rozpoczęły się obrady Sejmu, który przeszedł do historii pod nazwą Sejmu Wielkiego. Została zawiązana konfederacja podczas obrad tego Sejmu, co oznaczało, że nie można tego Sejmu po prostu rozwiązać. Dzięki temu ten Sejm obradował aż 4 lata, stąd inna nazwa Sejm Czteroletni. Marszałkami tego Sejmu dla korony został Stanisław Małachowski, natomiast dla Litwy Kazimierz Sapieha. Tutaj mamy portret Małachowskiego, marszałka Sejmu Wielkiego. Widzimy też salę obrad tegoż Sejmu. Sejm dokonał wiele reform w naszym kraju. Uchwalił też Konstytucję 3 maja. I gdyby nie inne sprawy, inne problemy naszego kraju, rzeczywiście dokonałby dzieła wielkiego w naszym kraju, dokonując wielkich przemian, usprawniając życie w naszym kraju i funkcjonowanie naszego kraju. Niestety ten Sejm został zwołany zbyt późno i tak naprawdę te reformy bardzo szybko zostały odwołane, a nasz kraj przestał istnieć. Jak wyglądały stronnictwa na tym Sejmie Wielkim? Jakie były siły polityczne? Pierwsze stronnictwo patriotyczne, złożone z Czartoryskich. Mamy tutaj też Ignacego Potockiego. Tutaj już jest taki czas, kiedy Czartoryscy nie są już stronnikami króla, tak jak to było we wcześniejszym okresie jego rządów. Wątpią już w jego siłę, w jego moc rządzenia krajem, czy zdolność do wyprowadzenia Polski z kryzysu. I Stronnictwo Patriotyczne opowiadało się właśnie w związku z tym za sojuszem z Prusami, z Fryderykiem, królem Prus, a nie z Katarzyną, carycą rosyjską. Starano się tutaj zbliżyć do Prus. Prusy w XVIII wieku przeżywały potężny rozwój, no i Stronnictwo Patriotyczne widziało w Prusach właśnie stabilizację naszego kraju w zbliżeniu z Prusami. Inne poglądy miało stronnictwo dworskie, oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, ogniskowane wokół króla naszego, Poniatowskiego. No i tutaj niezmiennie liczono na to, że sojusz z Rosją pozwoli Polsce wyjść z kryzysu. Istniało jeszcze stronnictwo hetmańskie, które nie było zainteresowane żadnymi reformami, dlatego że każde reformy oznaczały dla tego stronnictwa utratę władzy, utratę pozycji, utratę pieniędzy. Dlatego że stronnictwo hetmańskie było złożone właśnie z magnatów, z hetmanów, a więc tych, którzy byli skorumpowani, którzy mieli bardzo dużo władzy wcześniej zgromadzonej i każda reforma oznaczałaby dla nich po prostu utratę prywatnych wpływów. To byli Ksawery Braniski, Szczęsny Potocki czy Seweryn Rzewuski. Oni byli hamulcowymi, a później, jak się okazało, zdrajcami naszego kraju. Wtedy, kiedy obradował Sejm Wielki, miała też miejsce rewolucja we Francji, rozpoczęła się rewolucja francuska w 1789 roku, 14 lipca, szturm na Bastylię. To wydarzenie zainspirowało wielu ludzi w Europie, no i też odbiło się echem w polskich kręgach mieszczańskich. Dlatego też na wieść o tym, co się dzieje w Paryżu, mieszczanie warszawscy zorganizowali czarną procesję, ubrali się na czarno, stąd nazwa, przemaszerowali ulicami Warszawy.
i doszli właśnie do Zamku Królewskiego, aby wręczyć przedstawicielom Sejmu Wielkiego dokument ze swoimi żądaniami. Tak jak we Francji mieszczanie dokonywali rewolucji, tak oni w sposób pokojowy chcieli po prostu zaistnieć, pokazać, że im też zależy na tym, żeby pewne rzeczy zmienić w swoim statusie politycznym, gospodarczym czy społecznym w naszym kraju. Te żądania mieszczan Sejmowi złożył Jan Dekert, czyli ówczesny prezydent Warszawy. Czego się domagali mieszczanie podczas tego przemarszu czarnej procesji i w tamtym czasie? Przede wszystkim chcieli uzyskać prawa polityczne, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla stanu szlacheckiego. Liczyli też na uzyskanie nietykalności osobistej, nietykalności majątkowej, bo też taką nietykalność posiadali tylko szlachcice wcześniej. Oprócz tego chcieli zniesienia szlacheckich jurydyk w miastach, czyli takich obszarów piast, gdzie tak naprawdę prawo stanowili szlachcice. Więc domagano się tego, aby to znieść. Tutaj mamy rycinę przedstawiającą właśnie czarną procesję, Jan Dekert, który wręcza żądania przedstawicielom Sejmu. Jakich reform dokonał Sejm Wielki? Przede wszystkim zlikwidował Radę Nieustającą, czyli powiedzmy, że taką formę rządu, jaka istniała od czasu po pierwszym rozbiorze w naszym kraju. Funkcję Rady Nieustającej miał przejąć od tej pory Sejm nasz, czyli można powiedzieć, że Sejm miał też kompetencje mieć władzy wykonawczej, nie tylko ustawodawczej. Oprócz tego Sejm Wielki ustanowił ofiarę 10 grosza, czyli nowe podatki, które zostały nałożone na duchowieństwo oraz na szlachtę. Duchowieństwo miało płacić 20% podatku, szlachta 10% podatku. Oczywiście te pieniądze miały być spożytkowane z pożytkiem dla kraju, użyte z pożytkiem dla kraju, między innymi wydane na stworzenie armii stałej, która była od wielu lat problemem w naszym kraju, w zasadzie brak tej armii był problemem. Ustalono początkowo optymistycznie, że ta armia będzie miała 100 tysięcy żołnierzy. No, tak naprawdę później obniżano planowaną liczebność tej armii do 65 tysięcy żołnierzy, więc widzimy, te podatki nie były ściągnięte tak, jak sobie to wyobrażano. W marcu 1791 roku Sejm Wielki przyjął ustawę o sejmikach, gdzie stwierdzono, że ta najuboższa część szlachty, czyli gołota, nie będzie brała udziału w głosowaniu właśnie podczas sejmików. Z jednej strony to było dobre rozwiązanie, z drugiej strony to z kolei dawało przewagę magnaterii na tych sejmikach, więc tak pół na pół. W kwietniu 1791 roku Sejm Wielki w odpowiedzi, można powiedzieć, na czarną procesję uchwalił prawo o miastach, gdzie spełniono wiele żądań właśnie mieszczan, tych żądań sformułowanych w 1789 roku i zaprezentowanych podczas czarnej procesji. Między innymi prawo o miastach wprowadziło dla mieszczan nietykalność osobistą, nietykalność majątkową, czyli nie można było im odebrać majątku, skonfiskować, nie można było ich uwięzić bez wyroku. Pozwolono mieszczanom nabywać ziemię, to też było wcześniej zmonopolizowane przez szlachtę. Umożliwiono mieszczanom piastowanie urzędów, co też wcześniej było tylko dla szlachty zarezerwowane. No i też wprowadzono pewną namiastkę praw politycznych dla mieszczan. Otóż do Sejmu wprowadzono 24 plenipotentów, czyli przedstawicieli stanu mieszczańskiego, którzy mogli głosować, zabierać głos w sprawach dotyczących właśnie stanu mieszczańskiego w naszym Sejmie. Cały czas też Sejm Wielki czynił pracę nad napisaniem ustawy zasadniczej, ustawy rządowej, jak to wtedy nazywano, czyli konstytucji. Tu mamy też takie sformułowanie właśnie zastosowane, ustawa rządowa. Tak naprawdę ojcami konstytucji czy twórcami konstytucji byli ci oto panowie: Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, nasz król, czyli Stanisław August Poniatowski, oraz sekretarz królewski Włoch Scipione Piattoli. To są te osoby, które najbardziej przyczyniły się do napisania konstytucji, którą Sejm Wielki przyjął. Konstytucja, wiadomo było, że nie będzie popierana przez stronnictwo hetmańskie, czyli przez tych, którzy nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych reform. Dlatego, aby uchwalić konstytucję, użyto pewnego fortelu. Podczas przerwy wielkanocnej, która wypadała na przełom kwietnia i maja w 1791 roku, zwolennicy konstytucji, czyli ustawy rządowej, umówili się, że po prostu przyjadą wcześniej
po świętach do Warszawy, żeby zagłosować nad konstytucją. Więc tak naprawdę głosowanie odbyło się pod nieobecność przeciwników konstytucji, w większości pod nieobecność Stronnictwa Hetmańskiego, które nie wiedziało w ogóle o tym, że takie głosowanie będzie miało miejsce. Więc uchwalono konstytucję tak naprawdę wbrew procedurom i przy niepełnym składzie Sejmu, więc tutaj nie do końca to było legalne, mówiąc delikatnie, uchwalanie tejże konstytucji. Ostatecznie 3 maja 1791 roku uchwalono konstytucję, która przyszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja właśnie. Była to teoretycznie pierwsza konstytucja w Europie, mówię teoretycznie, no bo tutaj można wyróżnić chociażby Korsykę czy San Marino jako kraje, które miały wcześniej konstytucję, no ale można powiedzieć, że jest to pierwsza konstytucja w Europie. Nie będzie tutaj jakiś wielki błąd popełniony w tym momencie. Druga, idąc za ciosem, jeżeli tak przyjmiemy, to druga na świecie po amerykańskiej, wprowadzała wiele zmian. Przede wszystkim zmieniała ustrój naszego kraju. Nasz kraj stawał się od tej pory monarchią konstytucyjną, czyli król musiał teraz przestrzegać konstytucji. Jego władza była ograniczona zapisami konstytucyjnymi. To już nie była monarchia taka, jak była wcześniej, albo też to nie była demokracja szlachecka taka, jak była wcześniej, bezpośrednio wcześniej w naszym kraju. Konstytucja znosiła elementy tak zwanych praw kardynalnych, czyli liberum veto znosiła oraz wolną elekcję. Tron miał być dziedziczony w naszym kraju i po śmierci Poniatowskiego nasz tron miał powrócić w ręce Wettinów, czyli dynastii saksońskiej, z której wywodzili się August II Mocny i August III. A więc tutaj koniec z wolną elekcją. Konstytucja wprowadzała trójpodział władz, monteskiuszowski. Władza ustawodawcza miała być w rękach Sejmu, władza wykonawcza to król oraz straż praw, czyli rodzaj rządu, i władza sądownicza oczywiście w rękach sądów. Stwierdzono w konstytucji, że narodem już nie jest tylko szlachta. To już nie tylko szlachta teraz pełni funkcje polityczne, w związku z tym mamy poszerzenie pojęcia narodu na inne grupy społeczne. Wprowadzono cenzus majątkowy, jeżeli chodzi o prawa wyborcze w naszym kraju, no i zapewniono tolerancję religijną wszystkim wyznaniom, jednocześnie wskazując, że w Polsce religią numer jeden jest katolicyzm. Oprócz tego konstytucja potwierdzała prawo o miastach, czyli te wszystkie zdobycze, jakie mieszczanie uzyskali już wcześniej. Możemy sobie zobaczyć, jak ten ustrój polski wyglądał, patrząc na ten oto schemat. Tutaj mamy dokładnie pokazane, jakie uprawnienia ma król mieć zgodnie z konstytucją. Może zwoływać Sejm, ma prawo inicjatywy ustawodawczej, jest zwierzchnikiem armii, mianuje urzędników, oficerów i nie ponosi odpowiedzialności politycznej. Co ciekawe, współpracuje i kontroluje się nawzajem tutaj król ze Strażą Praw, czyli z Radą Królewską. No i Rada administruje naszym krajem. Na czele Rady mamy prymasa i przewodniczącego Komisji Edukacji Narodowej. Król powołuje 5 ministrów do tej Rady. No i władza sądownicza to oczywiście sądy stanowe. Jeżeli chodzi o nasz parlament dwuizbowy, mamy tutaj Izbę Poselską jako Izbę Niższą oraz Senat jako Izbę Wyższą. Oprócz tego widzimy, że ten parlament jest wybierany w czasie zjazdów szlachty, czyli sejmików. Pamiętajmy też o tych plenipotentach, czyli przedstawicielach mieszczan. Dobrze. Popatrzmy na obraz Konstytucja 3 maja, obraz Jana Matejki, który upamiętnia to wydarzenie. Mamy tutaj na obrazie po prawej stronie na koniu księcia Józefa Poniatowskiego, spokrewnionego oczywiście z naszym królem, który zapisał się w historii jako dowódca wojskowy i będziemy się o nim jeszcze uczyć, jeżeli się będziesz chciał jeszcze ze mną lub chciała spotkać wirtualnie. Mamy tutaj Stanisława Małachowskiego, czyli marszałka Sejmu Wielkiego, który jest tutaj unoszony na barkach jednego z uczestników tej fety i trzyma w rękach właśnie konstytucję uchwaloną. Mamy tutaj z tyłu Kazimierza Sapiehę, czyli też przedstawiciela właśnie Litwinów. Mamy jednego z twórców konstytucji, Hugona Kołłątaja. Widzimy tutaj też Ignacego Potockiego. Z tyłu czają się Staszic i Zamoyski, czyli znowu kolejni orędownicy reform, ci, którzy popierali tęże konstytucję. Nasz król,
robi miejsce dla całej ekipy, która za nim podąża, rozsuwając ludzi, zdradza naszego króla płaszcz, charakterystyczny właśnie dla władców koronowanych. Widzimy też na lewo prezydenta Warszawy, ówczesnego Jana Dekerta. Po prawej stronie sportretował motyjko Żydów, żeby zaznaczyć, że tutaj mamy też takie środowisko w Warszawie. I w centrum na dole mamy gwałtowną scenę. Widzimy tutaj Jana Suchorzewskiego jako przedstawiciela hetmanów, tego stronnictwa, które nie chciało reform. Tutaj widzimy, że tenże Suchorzewski próbuje utrzymać swoje dziecko, które mu się wyrywa, dlatego że próbuje zabić swoje dziecko, mówiąc, że on nie chce, aby jego dzieci żyły w takim kraju, gdzie jest konstytucja uchwalona. Uważał, że to była tragedia dla naszego kraju i samo zło wynika z tego faktu uchwalenia konstytucji. Matejko jeszcze domalował tutaj talię kart, która wypada z kieszeni Suchorzewskiego, podkreślając, że ci, którzy byli przeciwnikami konstytucji, no to najczęściej zajmowali się właśnie hazardem, rozrywką i mieli w nosie interes naszego kraju. Z tyłu widzimy wieżę zegarową Zamku Królewskiego w Warszawie, która dzięki czemu możemy zlokalizować całe wydarzenie. Kiedy okazało się, że co się stało w naszym kraju, kiedy informacja o uchwaleniu konstytucji dotarła do stronnictwa hetmańskiego, do przeciwników konstytucji, którzy poczuli się oszukani tym, że głosowano nad konstytucją bez ich obecności w Warszawie czy w ogóle na Sejmie, dowiedziała też się Katarzyna II oraz dowiedział się Fryderyk Król Prus. Oczywiście, o ile wcześniej Prusy i Rosja rywalizowały ze sobą, tak naprawdę wykorzystując Polaków do, powiedzmy, własnych antagonizmów, realizowania własnej polityki skierowanej przeciwko sobie, to ta sprawa Konstytucji Polskiej, można powiedzieć, że połączyła Rosję i Prusy znowu przeciwko Polsce, dlatego że jeden i drugi kraj zdecydowanie potępił uchwalenie Konstytucji i ci władcy Rosji i Prus uświadomili sobie, że muszą znowu ramię w ramię stanąć do walki przeciwko Polakom po prostu, czyli znowu się w jakiś sposób zjednoczą w wyniku tego, co się stało w Polsce. Rosja zakończyła wojnę z Turcją, która wybuchła pod koniec lat 80. I tutaj Turcy też nie pomogli nam jakoś szczególnie, bo gdyby Turcja kontynuowała tę wojnę, Rosja nie miałaby głowy do tego, żeby zajmować się sprawą konstytucji w Polsce, bo jej siły byłyby związane na froncie tureckim. Turcja pozwoliła na zakończenie tej wojny i jednocześnie umożliwiła Katarzynie II zdecydowane ruchy wobec Polski, czyli Katarzyna miała teraz wolną rękę w naszym kraju. Dlatego też przeciwnicy konstytucji, przede wszystkim właśnie stronnictwo hetmańskie, czyli Szczęsny Potocki, Branicki czy Seweryn Drzewuski, udali się właśnie na skargę do Katarzyny II, szukając u niej właśnie pomocy. I ona im tej pomocy udzieliła, zawiązując konfederację. Tak naprawdę ta konfederacja została zawiązana w Moskwie, ale ponieważ byłoby to nielegalne, że konfederacja jest poza granicami Polski, ogłoszono, że konfederacja została zawiązana w Targowicy. 1792 rok, konfederacja Targowicka, która stała się synonimem zdrady narodowej. To jest konfederacja zawiązana przez przeciwników Konstytucji 3 maja i dążąca do jej obalenia po prostu. Ta konfederacja otrzymała wsparcie armii rosyjskiej i konfederaci żądali, aby przywrócić dawny ustrój Rzeczpospolitej Polskiej, czyli demokrację szlachecką, ustrój, który pozwalał hetmanom po prostu na pławienie się w luksusach. Oprócz tego konfederaci sprzeciwiali się ograniczeniom wolności szlacheckiej, a pojmowali właśnie w ten sposób, że konstytucja ogranicza tę wolność. No i ta prośba o interwencję rosyjską została oczywiście przez nich złożona i wysłuchana przez carycę Katarzynę II. No i w ten oto sposób, w wyniku Konfederacji Targowickiej, w wyniku zaangażowania się Rosjan w naszą sprawę, wybuchła wojna polsko-rosyjska, która przyszła do historii pod nazwą wojny w obronie Konstytucji 3 maja. Mimo tego, że mieliśmy pewne sukcesy podczas tej wojny, między innymi mam tutaj na myśli bitwę stoczoną z Rosjanami pod Zieleńcami oraz bitwę pod Dubienką, w tych bitwach brali udział Józef Piłą Poniatowski i Tadeusz Kościuszko, to mimo tego, że te sukcesy jakieś były militarne, to po prostu przewaga liczebna wojska rosyjskiego była zbyt duża nad naszymi żołnierzami i ta wojna tak naprawdę była
rozstrzygnięta już na samym początku. Wiadomo było, że tej wojny po prostu nie jesteśmy w stanie wygrać. Warto zapamiętać, że w bitwie pod Zieleńcami nasz Sejm podjął decyzję o ustanowieniu nowego orderu. Ustanowiono wówczas order Virtuti Militari. Tutaj widzimy, jak się ten order prezentuje. Virtuti Militari, co znaczy z łacińskiego języka zamęstwo wojskowe. Vir po łacinie to mężczyzna, mąż. Virtuti Militari. Po bitwie pod Zieleńcami ustanowiony order, to już drugi order w XVIII wieku, jaki został stworzony. Pierwszym był order Orła Białego, który utworzył August II Mocny. Niestety wojska polskie musiały skapitulować pod naporem wojsk rosyjskich, no i oczywiście Konfederacji Targowickiej. Skutkiem tej wojny było odwołanie konstytucji, czyli po kilkunastu miesiącach została ona odwołana, od jej uchwalenia oczywiście po kilkunastu miesiącach, i władza tak naprawdę została w naszym kraju przejęta przez członków Konfederacji Targowickiej. A więc Targowica to po prostu synonim zdrady narodowej. Nawet dzisiaj się używa takiego określenia. Można powiedzieć, że karą za konstytucję i za tę wojnę w jej obronie był drugi rozbiór Polski, do którego parła Katarzyna II oraz Fryderyk Król Prus. Chcieli w ten sposób sobie zrekompensować straty, jakie ponieśli w wyniku prowadzonych działań wcześniej przeciwko Polakom. I w ten sposób podpisano traktat drugiego rozbioru naszego kraju, 1793 rok. W drugim rozbiorze brały udział dwa kraje jako okupanci. Nie brała udziału Austria, która wówczas liczyła, że zamiast ziem polskich zajmie sobie w przyszłości ziemię w Rzeszy Niemieckiej. Tak się jednak nie stało. Oprócz tego Austria była też zajęta walką z Francją, w której rozszerzała się rewolucja, więc tutaj Austria nie brała udziału w drugim rozbiorze naszego kraju. Rosja i Prusy. Warto zapamiętać, że w drugim rozbiorze Polska utraciła Gdańsk i Toruń, dwa wielkie miasta, bardzo ważne gospodarczo, na rzecz Prus. Oprócz Gdańska i Torunia Prusy zajęły Wielkopolskę, przede wszystkim częściowo Kujawy, a Rosja ogromną połać wschodniej Polski. Nasz kraj przyjął taki oto kształt na mapie, jak tutaj widzimy, ten najjaśniejszy obszar. Taki malutki już obszar Polska po drugim rozbiorze posiadała. Stało się jasne, że no, w tym momencie Polska już dogorywa i albo coś zrobimy i uratujemy nasz kraj, albo za chwilę Polski w ogóle już nie będzie. W listopadzie roku 1793 miał miejsce ostatni Sejm Rzeczypospolitej. Przed upadkiem naszego kraju zebrał się on w Grodnie po to, żeby zatwierdzić traktat rozbiorowy. Po to, żeby przywrócić tak naprawdę nowe, przywrócić albo może ustalić nowe prawa kardynalne, przywrócić wolną elekcję, liberum veto, przywrócić rządy Rady Nieustającej zamiast Straży Praw, czyli mamy nowo, no, powrót do tamtego rozwiązania sprzed konstytucyjnego, jeśli chodzi o władzę wykonawczą. Katarzyna II uchwaliła tym samym nowe prawa kardynalne dla naszego kraju i Polska tak naprawdę była w pełni uzależnionym obszarem od Rosji. Wszędzie byli rosyjscy żołnierze, rosyjscy urzędnicy, a rządzili konfederaci targowiccy, czyli stronnicy Rosji. Tym samym Polacy jeszcze raz zapragnęli ratować swoją ojczyznę, tym bardziej, że Rosjanie na nowo rozpoczęli wojnę z Turcją, co sprawiło, że musieli część swojego wojska z Polski wycofać, ewakuować na granicę z Turcją właśnie. Rosjanie, wiedząc, że mają mniej wojska na terenie Polski, wiedząc, że to może się źle dla nich skończyć, jednocześnie wycofując się, nakazali Polakom ograniczyć naszą armię do jedynie 15 tysięcy maksymalnie i zaczęli naszą armię rozbrajać, likwidować. Przeciwko zlikwidowaniu swojego oddziału zbuntował się generał Antoni Madaliński, który spod Ostrołęki ze swoimi żołnierzami wbrew woli Rosjan wyruszył w stronę Krakowa. Po drodze tam się dało jeszcze kilka potyczek z Rosjanami i przybył do Krakowa, gdzie spotkał się z Tadeuszem Kościuszką, dawnym bohaterem walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, i tak naprawdę podjęto decyzję o walce o niepodległość, tak naprawdę przeciwko Rosjanom,
Więc mamy tutaj powstanie, które do historii przeszło jako insurekcja kościuszkowska albo powstanie kościuszkowskie. Słowo insurekcja pochodzi od łacińskiego słowa insurrectio, co oznacza po prostu właśnie powstanie, walkę powstańczą. Używamy określenia insurekcja być może dlatego, że jest to powstanie, które toczy się już wtedy, kiedy jeszcze nasz kraj istnieje. Pozostałe powstania będą wybuchały już pod zaborami pełnymi. Tadeusz Kościuszko 24 marca 1794 roku na rynku w Krakowie, co widzimy tutaj na tym obrazie, złożył przysięgę, gdzie zobowiązał się, że obejmuje władzę nad powstaniem, ale nie nad Polakami, przyjmując funkcję naczelnika. Stał się naczelnikiem tegoż powstania. Podkreślał, że to nie jest samozwańcze, że on nie chce rościć sobie prawa do rządzenia Polską, tylko jako patriota będzie prowadził wojsko do zwycięstwa w wojnie o niepodległość naszego kraju. Tutaj widzimy portobiznę Tadeusza Kościuszki. Tym samym rozpoczęło się powstanie kościuszkowskie. Pierwszą bitwą powstania była bitwa stoczona 4 kwietnia z Rosjanami pod Racławicami. Bitwa pod Racławicami upamiętniona wielkim obrazem, panoramą racławicką. Możemy ją sobie oglądać do dzisiaj we Wrocławiu. Tu widzimy fragment z tego wielkiego dzieła. Widzimy Kościuszka jako dowódcę. Tu widzimy inny obraz przedstawiający bitwę pod Racławicami. Warto zapamiętać, że w powstaniu kościuszkowskim walczyli kosynierzy. Kosynierzy, czyli taka formacja wojskowa, która walczyła kosami, których ostrza zostały postawione na sztorc. Zwykle kosa jest, ostrze jest pod kątem prostym do trzonka ustawione. Tutaj mamy kosę na sztorc postawioną, ostrze kosy na sztorc postawione po to, żeby zwiększyć zasięg uderzenia taką oto bronią. Broń typowo chłopska, dlatego że żołnierze walczący w powstaniu też często to byli żołnierze improwizowani. Wygrana bitwa, sukces Kościuszki. Na wieść o wybuchu powstaniu i o pierwszych sukcesach Jan Kiliński, szewc warszawski, staje na czele insurekcji w Warszawie w kwietniu tegoż roku, czyli mamy próbę przeniesienia powstania do Warszawy. Jednocześnie Jakub Jasiński, wychowanek szkoły rycerskiej, próbuje również eksportować powstanie na obszar litewski i w Wilnie, i w okolicach Wilna inicjuje walki przeciwko Rosjanom. Niestety oba te zrywy są skazane na porażkę. W Warszawie na wieść o powstaniu pojawia się, tworzy się Klub Polskich Jakobinów, złożony z ludzi, którzy wcześniej byli członkami tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Mają bardzo radykalne poglądy. Pamiętajmy, że to wszystko jest w czasie, kiedy toczy się ciągle rewolucja francuska. Ogłaszają oni, że należy znieść feudalne przywileje, że trzeba wprowadzić republikę w naszym kraju i dokonują samosądów nad poszczególnymi członkami Konfederacji Targowickiej, oskarżając ich o zdradę i skazując na karę śmierci. 7 maja 1794 roku Kościuszko wydaje pod Połańcem uniwersał, czyli uniwersał połaniecki, obiecując chłopom, że jeżeli powstanie się uda, nastąpi obdarowanie chłopów wolnością osobistą oraz zapewnienie chłopom nieusuwalności z ziemi, na której oni żyją i pracują. Oprócz tego zapowiedział też Kościuszko, że nastąpi obniżenie pańszczyzny o połowę, a jeżeli będzie się dało, to nawet bardziej będzie ta pańszczyzna obniżana w przyszłości. Po co ten uniwersał był wydany? Po to, żeby zachęcić chłopów do dołączenia do wojsk Kościuszki. Liczył na to, widząc, że jego armia jest po prostu mało liczebna. Ale tak naprawdę ten uniwersał nie przyniósł oczekiwanego efektu. Chłopi jakoś niespecjalnie się garnęli do wstępowania do armii powstańczej. Tutaj taki znamienny obraz, wieszanie portretów zdrajców. Widzimy na szubienicy, bo tak wygląda szubienica właśnie, drewniana konstrukcja. Wieszane są portrety targowiczan, tych targowiczan, których nie udało się fizycznie uwięzić i wykonać wyroku, więc mamy tak symbolicznie ukaranych targowiczan poprzez powieszenie na szubienicy tylko ich wizerunków. 6 czerwca ma miejsce kolejne starcie powstańców z Rosjanami,
oraz z wojskami pruskimi pod Szczekocinami. Jest to porażka powstańców. Po tej porażce nie udaje się dołączyć Kościuszce do bojowników w Warszawie, czyli Warszawa pozostaje odcięta od reszty powstania. Rosjanie zaczynają oblężenie Warszawy. Jan Henryk Dąbrowski zostaje wysłany do Wielkopolski, gdzie inicjuje powstanie po to, żeby związać siły pruskie i to rzeczywiście się udaje. Prusacy opuszczają Rosjan i udają się do Wielkopolski, aby stłumić to powstanie, które zainicjowane zostało 20 sierpnia w Wielkopolsce. Natomiast na pomoc rosyjskim wojskom przybywa generał Suworow z Rosji z nową, świeżą armią i to tak naprawdę oznacza dla nas potężne kłopoty. 10 października ma miejsce ostatnia bitwa powstańców pod Maciejowicami. Kościuszko w tej bitwie dostaje się do niewoli rosyjskiej. Później propaganda pruska rozpowszechnia taki mit, że Kościuszko miał krzyknąć, spadając z konia podczas tej bitwy, finis Polonie, czyli że to oznacza koniec Polski. To była propaganda, takiego zawołania nie było. Prusakom zależało po prostu, aby pod zaborami ludność polska wierzyła, że ich los, los Polaków, to przede wszystkim działania Rosjan, a nie Prusaków, że to trzeba Rosjan obwiniać o to, co się stało z ojczyzną Polaków. Po prawej stronie widzimy sztandar z okresu powstania kościuszkowskiego, żywią i bronią, czyli taka pochwała stanu chłopskiego, widzimy tutaj też kosy, że to chłopi właśnie produkują żywność i bronią ojczyznę, kiedy trzeba. Po uwięzieniu Kościuszki nowym naczelnikiem powstania wybrano Tomasza Wawrzyckiego, ale to już naprawdę na krótko, dlatego że 4 listopada nastąpił szturm armii Suworowa na Warszawę. Warszawa została zdobyta przez Rosjan, a mieszkańcy Pragi Warszawskiej sromotnie ukarani. Miała miejsce wtedy rzeź Pragi. Rzeczywiście wymordowano bardzo wielu mieszkańców tej dzielnicy Warszawy, czyli właśnie Pragi. I to oznaczało upadek powstania, a dla Polski oznaczało to upadek naszej państwowości, już taki ostateczny. Tu jeszcze spójrzmy na mapę, która przedstawia działania powstańcze. Możemy zobaczyć Racławice, Szczekociny, Połaniec, gdzie wydano uniwersał, Maciejowice, nieudane tutaj dołączenie do Warszawy i ostatni akt powstania, czyli szturm na Warszawę i rzeź Pragi. W konsekwencji karą dla Polaków za wzniecenie powstania był trzeci rozbiór Polski 24 października 1775 roku dokonany ostatecznie. Tym razem znowu trzy kraje biorą udział. Zobaczmy, Prusy zabrały tę oto ziemię, Mazowsze, w dużej mierze Austria zabrała tę ziemię galicyjską, a Rosja zabrała ten oto fragment. Polska zniknęła z map, przestała istnieć. W listopadzie 1975 roku nasz ostatni władca Poniatowski abdykował. Prusacy przy okazji też ukradli i nasze insygnia koronacyjne, które potem już zostały podczas kolejnych wojen przetopione i nigdy już do nas nie powróciły. I na koniec zobaczmy takie zestawienie, jak Polska traciła ziemię i ludność podczas trzech rozbiorów. Tutaj widzimy terytorium i ludność. Pierwszy rozbiór, drugi rozbiór i trzeci rozbiór. Analizując, możemy zobaczyć, który kraj zabierał nam najwięcej podczas danego rozbioru. Nasz kraj przestał istnieć na 123 lata.